Czy nauka Lordship Salvation jest fałszywą nauką, czy akceptowalną interpretacją? Wir könnten uns die Beantwortung dieser Frage sehr einfach machen. Odpowiedź na to pytanie może być bardzo prosta. Ich könnte sagen, ja, Lordship Salvation gehört zu dem, was die Bibel mancherlei und fremde Lehre nennt. Tak, nauka Lordship Salvation jest czymś, co Biblia nazywa błędnymi naukami. Es ist keine akceptable Bibelauslegung. To nie jest akceptowalna interpret czy wykład Biblii. Aber ich glaube, diese einfache Antwort würde dem Fragesteller nicht ganz gerecht werden. Ale myślę, że odpowiedź, taka odpowiedź temu, kto zadał to pytanie, nie wystarczy. Ich weiß nicht, wer von euch eine relativ gute Vorstellung von dem hat, was sich hinter Lordship Salvation versteckt. Nie wiem, kto z was jest dosyć dobrze zorientowany, co kryje się pod tym sformułowaniem Lordship Salvation. Ich höre in Gesprächen immer wieder, dass viele Geschwister das nicht wissen. I słyszy się, że wielu wierzących nie ma pojęcia, co to jest. Und eigentlich muss man das auch nicht wissen. I w zasadzie to nie jest to nam do niczego potrzebne. Aber andererseits ist es eine Lehre, die aus Amerika kommt und immer mehr in Europa Fuß fasst. Ale z drugiej strony jest to nauka, która przyszła, czy przychodzi ciągle z Ameryki i zdobywa teren w Europie. In vielen evangelikalen Kreisen wird heute so etwas wie Lordship Salvation durchaus gelehrt. W wielu kręgach ewangelicznych właśnie coś takiego jak Lordship Salvation jest głoszone. Und deshalb ist es vielleicht doch gut, so kurz wie möglich etwas dazu zu sagen. I dlatego być może dobrym będzie, by w wielkim skrócie co nieco o tym powiedzieć. Worum geht es? O co chodzi? Es geht eigentlich um die alte Frage, auf welch einer Grundlage und Basis kommt ein Mensch zum Heil, zur Rettung. W zasadzie chodzi o to stare pytanie, na podstawie czego człowiek dochodzi do zbawienia. Die alte Lehre der Kirche lautet durch gute Werke. Stara nauka Kościoła brzmi przez dobre uczynki. Die Reformation hatte dieses Credo sola gratia, nur aus Gnade. A reformacja postawiła tą nową tezę, jeśli to można tak nazwać, tylko przez łaskę. Und Lordship Salvation vermischt eigentlich beides ein bisschen miteinander. A Lordship Salvation miesza te dwie rzeczy ze sobą, po trochu. Man sagt ja, das Heil ist nur aus Gnade und durch Glauben zu erreichen. Mówi się tak, zbawienie jest zdobywalne tylko przez łaskę, tylko dzięki łasce. Aber man ist nur dann gerettet, wenn man den Herrn Jesus nicht nur als seinen Heiland, sondern auch unbedingt als seinen Herrn annimmt. Ale jest się zbawionym wtedy, jeśli się Pana Jezusa przyjmuje jako swojego Zbawiciela. Und ihn als seinen Herrn auch annimmt und ihm folgt. I tylko wtedy, gdy się go przyjmuje jako Zbawiciela i jako Pana i za nim idzie. Das heißt, gerettet ist jemand, der glaubt und dann dem Herrn, Lord, nachfolgt. A więc zbawiony jest ten, kto Panu wierzy i potem jemu, czyli Lord, Panu za nim idzie. Deshalb Lordship Salvation, Herrschaft, Errettung übersetzt. Dlatego tłumacząc to wyrażenie, to jest panowanie i zbawienie panującego Pana? Zbawienie przez naśladowanie Pana. Właśnie, zbawienie przez naśladowanie Pana. Ich habe euch mal zwei Zitate mitgebracht von Vertretern dieser Lehre, damit man das mal direkt hört. Dwa cytaty mam, aby to właśnie z tej nauki, aby to dobrze usłyszeć albo zrozumieć. Ein älterer Ausleger schreibt folgendes. Starszy wykładowca pisze następującą rzecz. Rettender Glaube umfasst mehr als nur zu glauben, dass Jesus für mich starb. Wyratowująca nauka obejmuje więcej niż tylko wierzyć, że Chrystus za mnie umarł. Ratująca wiara, przepraszam. Die völlige Auslieferung meines Lebens unter seine Herrschaft gehört ebenfalls dazu. Die völlige Auslieferung meines Lebens unter seine Herrschaft gehört ebenfalls dazu. A pełne oddanie mojego życia pod jego panowanie należy też do tego. Ein moderner Ausleger aus den USA schreibt folgendes.
A nowoczesny wykładowca ze Stanów pisze następującą rzecz. Wirkliche Errettung ist nicht nur Rechtfertigung. Prawdziwe zbawienie to nie tylko usprawiedliwienie. Errettung ist ein Ereignis in der Vergangenheit. Zbawienie to jest zdarzenie w przeszłości, aber auch ein fortlaufender Prozess der Heiligung in der Gegenwart. Ale i również ciągły proces w teraźniejszości, uświęcania się w teraźniejszości. Merken wir, wie Rettung aus Glauben und Rettung durch Werke ein bisschen vermischt wird? Czy zauważamy, jak wyratowanie z wiary i wyratowanie z uczynków jest tutaj tak delikatnie wymieszane? Wobei die Nuancierung der Lehre dieser Lehre durchaus unterschiedlich ist. Ale te niuanse tej nauki są różne. Nun ist es natürlich so, i jest też tak, dass wir nur, nein, ich muss es anders sagen. Es ist aus der Bibel klar erkennbar, dass Rettung nur aus Glauben ist. Z Biblii jasno jest wywodzi, czy widoczne, że zbawienie jest tylko i wyłącznie z wiary. Aber das Neue Testament macht ebenso klar, dass echter Glaube sich in Werken zeigt. Ale Nowy Testament jasno nam pokazuje, że prawdziwa wiara objawia się w uczynkach. Das ist gerade das große Thema von Jakobus. I to jest ten wielki temat listu Jakuba. Wenn jemand wirklich aus Glauben gerettet ist, wird man das an seinen Werken sehen. Jeśli ktoś jest prawdziwie z wiary nawrócony, to widać to w jego czynach. Aber man kann die Werke nicht zur Voraussetzung machen, um zum rettenden Glauben und zum Heil zu kommen. Ale nie można tych dobrych uczynków postawić jako warunek, aby otrzymać zbawienie. Und trotzdem muss man auch ein bisschen verstehen, was diese Brüder, so denke ich, gerade aus Amerika dazu veranlasst hat, eine solche Lehre zu lehren. A jednak musimy co nieco zrozumieć tych braci, mam nadzieję, że to są bracia, którzy właśnie zostali pobudzeni, by taką naukę głosić. Gerade in den USA wird oft ein sehr seichtes, oberflächliches Evangelium gepredigt. Właśnie w Stanach Zjednoczonych jest głoszona bardzo, można powiedzieć, powierzchowna Ewangelia. Da ist es dann in Jesus an und alles wird gut. W Jezusie wszystko jest dobre. Das ist... Kto przyjmie Pana Jezusa, to będzie wszystko dobrze. Und das ist natürlich das entgegengesetzte Extrem. I to jest znowu ekstremum w drugą stronę. Trotzdem die Lehre von Lordship Salvation ist gefährlich. A jednak ta nauka Lordship Salvation jest niebezpieczna. Wir sollten auf der Hut sein. Wir sollten aufpassen. Powinniśmy uważać. Es geht um grundsätzliche Heilsfragen. Bo tu jest mowa, czy pytania są, te zasadnicze pytania o zbawienie. Wer von euch Englisch lesen kann, dem möchte ich ein Buch empfehlen. Kto z was zna angielski, chciałbym mu polecić książkę. Das Buch heißt Lordship Salvation. Ta książka ma taki właśnie tytuł, Lordship Salvation. Es ist geschrieben von Bruder Brian Reynolds aus den USA. I jest napisana przez brata Briana Reynoldsa. Eine sehr gründliche und gute bibelorientierte Auseinandersetzung mit diesem Thema. I to jest bardzo dobra, bardzo precyzyjnie zorientowana książka na ten temat. Kann man beim GBV in Dillenburg auf der Internetseite bestellen. Można je ją na stronie GBV zamówić. Entschuldigt, dass das ein bisschen länger war. Przepraszam, że przedłużyłem.